Wydajna bezszczotkowa turbina, transformator i duży czytelny wyświetlacz LED. Oto stacja lutownicza Hotter Sugon 86 10D+. Na frontowym panelu znajduje się włącznik, a nad nim z lewej strony dwa przyciski do regulacji temperatury w zakresie od 100 do 500 stopni Celsjusza. Po przeciwnej stronie jest oczywiście regulacja nadmuchu od 1 do 120. Czytelny wyświetlacz LED wykończono plexi, a pod nim producent umieścił 4 przyciski, dzięki którym można wybrać dowolny z 4 zapisanych kanałów nadmuchu i temperatury. Jeśli chcemy dane ustawienia przypisać do któregoś z kanałów, to wystarczy ustawić wybrane parametry, a następnie przytrzymać dłużej przycisk Channel 1, 2, 3 lub 4. Sugon 86 10D+ dysponuje mocą 1000 W, co pozwala na bezproblemowe wylutowanie czy ponowne wlutowanie nawet dużych układów SMD i BGA, co widzicie właśnie na ekranie. Podstawka do kolby lutowniczej posiada regulację kątu nachylenia uchwytu, a także podwójny ściągacz do dysz, który pozwala na wygodną, szybką i bezpieczną wymianę gorącej dyszy podczas pracy. Kolba lutownicza jest bardzo podobna do tych, które znacie z modeli takich jak Sugon 8620DX czy Quick 861DW. Różni się natomiast wykończenie elementu grzejnego, na którym możemy zamocować zarówno dysze z zestawu, jak i te, które posiadają montaż śrubowy. Skupiony strumień powietrza uzyskano dzięki przeprojektowaniu końcówki grzałki. Sugon 86 10D+ wykręcił w naszym standardowym teście wynik aż 2,8 m na sekundę. Pomiar temperatury po skalibrowaniu stacji również wypada bardzo dobrze. Hotter błyskawicznie osiąga zadaną temperaturę i trzyma stabilnie 400 stopni Celsjusza przy pomiarze. I jeszcze kilka słów o samej kolbie. Jest ona modularna, dzięki czemu grzałkę można łatwo wymienić. Wymaga to odkręcenia zaledwie 3 śrub. Kolejny plus dla producenta za zastosowanie takiego rozwiązania. Sugon 86 10D+ to stacja, która sprawdzi się w każdym profesjonalnym serwisie. Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami dysz zaciskanych na śrubę to niewątpliwie największa zaleta tego modelu. Pamiętajcie, by dołączyć do grona 1000 obserwujących na naszym TikToku oraz Facebooku i Instagramie.